Wiem, że pora jest taka wyjątkowa, ten wieczór przed Wigilią, przed świętami, i że wielu z nas ma bardzo dużo na głowie, że może ciężko teraz pracujecie, gdzieś tam coś tam gotujecie, sprzątacie. Ale pomyślałam sobie, że przyjdę może dla tych, którzy tego potrzebują, tak w ogóle, a może właśnie szczególnie też tego wieczoru dzisiaj przed świętami. I chcę dzisiaj powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, ale nie powiedzieć opowiedzieć, tak jak na poprzednich live'ach, tylko chciałabym bardzo Was poprowadzić, zaprosić Was do zajrzenia głębiej, do tego, żebyście poszli, dali się też poprowadzić troszeczkę dalej. Kiedy będę Was zapraszała do tego, żebyście sobie zamknęli oczy, żebyście usiedli wygodnie, to żebyście spróbowali na tyle, ile jesteście w stanie podążać za tymi moimi wskazówkami. Nie jest to nie, i nie będzie to żaden stan, żaden proces hipnozy, półhipnozy, ani nic, absolutnie nic takiego. Zamknięcie oczu jest ważne w tego typu procesach, dlatego że w taki bardzo prosty sposób umożliwia nam to głębszy dostęp, łatwiejszy dostęp. Odcinając te bodźce wzrokowe, mamy lepszy dostęp do tego, co się dzieje w nas na poziomie emocji i ciała, a emocje z kolei i nasze ciało, nasze reakcje z ciała poprowadzą nas, zawsze są naszą taką dobrą furtką. Są kluczem do tego, co jest zakryte. Więc zamykając sobie oczy, odprężając ciało i podążając w tym procesie, dajemy sobie sami szansę do takiego głębszego wglądu i rozpoznania, na które nie mamy szansy przy użyciu tylko i wyłącznie naszej racjonalnej części. Racjonalnej części naszego mózgu. Tytuł tego live'a, też tak jak go zapowiadałam, dotyczy dwóch poprzednich live'ów, które były wokół tematu lęku społecznego czy fobii społecznej, a na tym ostatnim 2 tygodnie temu mówiliśmy bardzo specyficznie o tym, że u podstaw tego lęku społecznego jest taki stan, który nazywamy toksycznym wstydem. Mówiliśmy sobie o najważniejszych przekonaniach, które z kolei są korzeniami tego stanu toksycznego wstydu. I do takich najważniejszych należy przekonanie: nikt mnie tu nigdy nie chciał i dlatego wstydzę się, że jestem. I drugie: jestem złą osobą i dlatego muszę się ukrywać. I boję się, żeby się nie wydało, kim jestem naprawdę. Więc te dwa przekonania, jak już widzicie, one wskazują na to, że ukrywamy, odcinamy się często od naszego prawdziwego ja i je ukrywamy jako coś wadliwego, niemożliwego w ogóle do zaakceptowania. Coś takiego, co należy trzymać głęboko w piwnicy i tylko robić wszystko, co możliwe, żeby się nie wydało. Z takiemu życiu na toksycznym wstydzie też towarzyszy właśnie taki lęk, który można by nazwać lękiem przed zdemaskowaniem. Taka osoba może mieć poczucie, że zwłaszcza właśnie w obecności innych ludzi, gdzie to się najbardziej uruchamia, że staje wręcz na rzęsach, robi wszystko, co tylko jest w stanie, żeby właśnie się nie wydało, żeby coś tam się nie wydało. Temu oczywiście towarzyszy ogromne napięcie. Napięcie takie bardzo w najprostszy sposób fizyczne, napięcie mięśni, napięcie ciała, i w takim napięciu często osoba doświadcza większości swoich jakichś na przykład kontaktów towarzyskich.
często, nie zawsze, ale często temu towarzyszy też tego typu napięcie w relacji, tej takiej najważniejszej, w relacji romantycznej czy w relacji partnerskiej, jak możemy też powiedzieć. I tutaj też może być to poczucie, że ja robię wszystko, staję na rzęsach, wysilam się nie wiadomo jak, żeby tylko właśnie coś tam sobie być w stanie wyszarpnąć od tej drugiej osoby. I to jest życie w takim toksycznym wstydzie. Tutaj tak chciałam po prostu zagaić dla tych, którzy może nie widzieli tych poprzednich live'ów. Oczywiście to bardzo uprościłam, ale żebyśmy mogli wiedzieć, w jaką stronę my w ogóle tutaj idziemy i czym będziemy się, czego będziemy próbowali dotknąć dzisiaj podczas tego procesu. I na poprzednim live'ie 2 tygodnie temu mówiłam też o tych przekonaniach, które potem są takim wykwitem, nie? Wykwitem z tych korzeni toksycznego wstydu, czyli nikt mnie tu nie chce, jestem złą osobą, nikt mnie tu nigdy nie chciał, muszę się ukryć, muszę się schować, muszę dopilnować, żeby inne osoby nie odkryły tej, w cudzysłowie oczywiście, ale dla danej osoby tak to się czuje, w tej prawdy o mnie, nie? I takim wykwitem tych korzeni toksycznego wstydu są takie przekonania jak jestem bezwartościowa czy bezwartościowy, jestem gorsza, jestem nie do zaakceptowania, jestem nieważna czy nieważny. Wszystkie przekonania z tego obszaru. I na poprzednim live'ie pokazywałam Wam, jakie ja mam podejście do tego typu przekonań. I zapraszam Was, jeżeli tego nie widzieliście, żebyście sobie wrócili. Jak zjedziecie tutaj na dole, na tablicy grupy, tam znajdziecie tego live'a. Ja też go wrzuciłam w troszeczkę takiej zedytowanej formie na YouTube. A tutaj, żeby tylko w jednym zdaniu to przywołać, mówiłam o tym, że tego typu przekonania, one są tylko i wyłącznie kategoriami umysłu, czyli czymś, co, uwaga, nie istnieje nigdzie w rzeczywistości. Że nie istnieje coś takiego jak bezwartościowy człowiek. Jest to konstrukt umysłu, który nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Tego nie ma. I w związku z tym, jeśli całe życie z tym się zmagamy, całe życie z tym walczymy, to tak naprawdę walczymy z czymś, co istnieje tylko i wyłącznie w naszym umyśle. Ja troszeczkę próbuję na przykładach różnych i tak dalej pokazać oczywiście to głębiej w poprzednim live, więc zapraszam. Natomiast mówię to tutaj po to, bo pod tym właśnie ostatnim nagraniem ktoś napisał taki komentarz, który tu nie przytoczę może dosłownie, ale jakieś najważniejszą myśl z tego komentarza sobie tutaj zapisałam, że a jeżeli ktoś dotrze do tej najgłębszej prawdy, że właśnie nikt go tu nie chciał, czyli to, o czym ja mówiłam na tym live'ie, ale ta osoba odkryje, że naprawdę nikt go tu nie chciał. Na przykład, może ta osoba była nieplanowanym dzieckiem, może było już ileś dzieci w rodzinie i pojawiło się właśnie to kolejne, to już niechciane, nikt tego dziecka już tu nie chciał. Albo miała ta osoba być córką, albo synem, nie? Czyli inną płcią niż tą, którą jest. Albo dziecko na przykład zostało dane do adopcji, czyli znowu ewidentnie nikt go tu nie chciał. To co z tym zrobić? Bo tutaj właśnie w kontekście tego, co przed chwilą mówiłam i co mówiłam na tym live'ie, że te przekonania są tylko naszymi konstruktami myślowymi naszej lewej półkuli mózgu, i że należy po prostu tak na nie patrzeć, ale co z tym, jeśli naprawdę nikt się tu nigdy nie chciał? To co z tym zrobić? Czy to jest nadal tylko konstrukt umysłu? Przecież jest to pewna prawda rzeczywistości. Tak było. A ja, może i może ty, całe życie może to czujesz. Może to czułaś, czułeś jako małe dziecko? I może całe życie to jest to, jak doświadczasz swojego życia. Nosisz może ten bagaż, ten ciężar w sobie, że nikt cię tu nigdy nie chciał.
i może ma to ogromny, ogromny wpływ na to, jak się czujesz w swoim życiu, na to, jak funkcjonujesz. Jeżeli macie coś, coś jest w was, w waszym sercu, na poziomie emocji, albo coś przychodzi dla was ważnego, czym byście chcieli się podzielić, to możecie jeszcze napisać teraz, póki nie zaczniemy tego procesu. Jest to też taki moment takiego bardzo głębokiego, poważnego skupienia. Zaglądam w siebie, żeby móc spotkać was tam, gdzie może jesteście, żeby móc was odnaleźć tam, gdzie może sami się czujecie zagubieni. Bo kiedyś, jakiś czas temu, odnalazłam sama siebie tam w tym labiryncie, z którego długi czas nie widziałam wyjścia. I jestem przekonana, że odnalazłam tą ścieżkę, żeby stamtąd się wydostać. I chciałabym was spotkać tam, odnaleźć was tam i poprowadzić was, żebyśmy mogli razem sobie dzisiaj wyjść poza ten stan funkcjonowania w toksycznym wstydzie. Więc kochani, zapraszam was teraz, żebyście sobie usiedli bardzo wygodnie, tak żebyście mieli podparcie dla pleców, żebyście podczas tego procesu nie ścierpli jakoś. Zapraszam was teraz, żebyście sobie zamknęli oczy. I najpierw przez chwilę pozwolili, żeby wasza uwaga przekierowała się do wewnątrz. Czyli żeby wasza uwaga bardzo łagodnie, spokojnie wylądowała w was, w tym, co jest w was, na poziomie emocji, na poziomie czucia w ciele. To, co się naturalnie właśnie dzieje, kiedy zamykamy sobie oczy. Zapraszam was, żebyście teraz przeskanowali swoje ciało pod kątem tego, czy jest w waszym ciele jakieś napięcie, jakiś ucisk w którymś miejscu. Więc zacznijcie sobie od twarzy i puśćcie twarz, puśćcie mięśnie twarzy, puśćcie szczękę. Tak bardzo prosto, intencjonalnie puść, puść twarz. Teraz idziemy niżej i puść ramiona. Rozluźnij je. Otwórz klatkę piersiową. Zobacz sobie, zwizualizuj sobie to, jak bardzo łagodnie otwierasz ją. Nie jesteś już przykulony, przykulona. Ramiona nie idą ci do przodu. Jesteś otwarty, otwarta. Puść mięśnie brzucha. Nie napinaj nic tam. Otwórz ręce. Możesz je bardzo luźno tak położyć sobie na kolanach. Pozwól mi się rozluźnić. Puść stopy. Palce stóp. Rozluźnij stopy. I teraz weź sobie bardzo taki spokojny, normalny wdech. Nie manipulujemy tu nic za dużo przy tym wydechu. Ale kiedy jest wydech, to czekamy na niego, czekamy na ten wydech, aż on wypłynie, wyjdzie z nas do samego, samego końca i dopiero następny wdech. I znowu powolny wydech, czekamy, nic tu nie przyspieszamy. Czekaj, poczekaj, poczekaj, aż on się wykończy do samego, samego dna. I znowu wdech. I znowu wydech. Ciało niech będzie luźne, zrelaksowane. Puszczone, wszystko jest puszczone. I teraz ta medytacja, pójdziemy sobie w tym procesie. Pozostań zamkniętymi oczami przez cały ten czas. Chyba, że czujesz jakiś dyskomfort i że z jakiegokolwiek powodu już nie chcesz, to jak najbardziej po prostu sobie to przerwij. Ale zapraszam cię, żebyś spróbował zostać w tym procesie.
I teraz nie znam waszych historii, dlatego ten proces nie będzie miał tej wartości indywidualnej historii, tak jak pracujemy na indywidualnych sesjach, gdzie ten proces jest bardzo adekwatny do historii życia danej osoby. Ale tutaj zrobimy to, co możemy, to, co jesteśmy w stanie. Teraz zobacz sobie, czy przyjdzie do ciebie obraz jakiejś małej dziewczynki, małego chłopca, tego dziecka, którym kiedyś byłeś. Może to być bardzo konkretny obraz, jakaś konkretna sytuacja, okoliczność, jakiś konkretne miejsce, kontekst. Ale nie musi to być, może to być po prostu obraz dziecka. Taki nawet może być trochę symboliczny. Cokolwiek przyjdzie. Zapraszam cię, żebyś teraz zostawiła wszelkie oczekiwania, jakieś napięcie właśnie wokół tego, co tu ma się nie wydarzyć, co tu ma się nie pojawić, nie przypomnieć. Że ja będę czuła, że to gdzieś dotyka bardzo, bardzo głęboko. Zapraszam cię, żebyś podążała teraz w tym procesie w taki bardzo, bardzo prosty sposób. Z gotowością na to, co jest i co będzie chciało się pokazać. I teraz zobacz sobie, jak ta mała dziewczynka i ten mały chłopiec, jak bardzo czuli się nie na miejscu. Jak może często czuło się to dziecko nieadekwatnie. Jak może często czuło, że musi się bardzo, bardzo starać, że musi odgadnąć oczekiwania mamy, taty, to czego się od niego chce. Jak bardzo może próbowało być cicho, niezauważone. Jak może bardzo próbowało niczego nie chcieć. Niczego nie oczekiwać. I zobacz teraz, gdzieś tam w otoczeniu, w jakiejś przestrzeni tego dziecka, jego mamę i tatę, lub jednego z tych rodziców. To, co do was przychodzi, to, co jest adekwatne do waszej historii życia. I zapraszam cię teraz, żebyś zobaczył. Jak pomiędzy tym rodzicem albo obojgiem, obojgiem rodziców, a tym dzieckiem jest taka pewna energetyczna pępowina. Jest to związane z tym, że to dziecko, które teraz może widzisz, ono było istotą całkowicie różniącą się od tego, kim jesteś teraz, dlatego że było istotą zależną. Życie tej istoty, na którą teraz patrzysz, tego małego chłopca lub tej małej dziewczynki, było całkowicie zależne, faktycznie było zależne od tej kobiety, która była mamą tego dziecka. I od tego mężczyzny, który był jego tatą. I pomiędzy nimi, a tym dzieckiem, z perspektywy tej zależnej istoty, z perspektywy tego dziecka, z perspektywy jego postrzegania, tak jakby była tam to połączenie, jest to połączenie. Teraz sprawdź,
jakie zachowania tej kobiety i tego mężczyzny najbardziej sprawiały, że to dziecko, które widzisz teraz, to małe dziecko, którym kiedyś byłeś, czuło się niechciane albo nieadekwatne, albo że nie jest takie, jakie powinno być, że nie jest takie, jakie się od niego oczekuje, żeby było, że coś jest z nim nie tak, że nie zasługuje, że nie spełnia oczekiwań. Sprawdź sobie teraz, jakie gesty, jakie zachowania, jaki ton głosu, może jakie konkretne wyrazy, zdania tej kobiety, tego mężczyzny dawały tego typu informacje temu dziecku. Jaki wyraz twarzy, jaki to był wyraz twarzy u tej kobiety. I teraz zobacz sobie coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Że każde jedno zachowanie tej kobiety i tego mężczyzny wobec tego dziecka, dla tego dziecka było traktowane jak informacja o nim samym, o tym, kim ono jest i jaką ma wartość. Że kiedy mama zrobiła niechętną minę, okazała rozdrażnienie, poirytowanie, złość, może przewróciła oczy z rozczarowaniem, sarkazmem, z niechęcią, zmęczeniem wobec tego dziecka. To ten chłopiec i ta mała dziewczynka była przekonana, że dostaje właśnie informacje o samej sobie. I sprawdź, czego się dowiedziało to dziecko o tym, kim jest i jaką ma wartość. To jest coś takiego, że nie da się mnie chcieć, nie da się mnie zaakceptować. Jestem nie do zniesienia, jestem problemem, jestem nie do wytrzymania. Jestem wadliwa, coś jest ze mną nie tak. Daj sobie teraz chwilę. Pozwól, żeby przyszły do ciebie te różne gesty, zachowania, wyrazy twarzy tej kobiety, tego mężczyzny, mamy i taty tego dziecka. I jak przez te zachowania tych osób płynęła do tego dziecka informacja, przez to właśnie połączenie. Które to dziecko wierzyło, że istnieje pomiędzy nim a tymi ludźmi i że każde ich zachowanie jest informacją o mnie. Bo to dziecko tak tylko mogło, każde dziecko tylko w taki sposób może zbudować swoją tożsamość. Każde dziecko dowiaduje się o tym, kim jest, patrząc, jak traktuje mnie mama i jak traktuje mnie tata. Jest to na zasadzie takiego odzwierciedlenia. Patrzę na mamę, przyglądam się tacie, żeby dowiedzieć się, zobaczyć, kim ja jestem. Żeby dowiedzieć się,
jaką mam wartość. Oni mi to odzwierciedlają. I co zobaczyłaś? Co zobaczyłeś jako małe dziecko, kiedy przeglądałaś się w twarzy mamy, kiedy przyglądałeś się w twarzy taty? Co tam zobaczyłeś? Niechęć? Niewidzenie ciebie? Złość? A może wręcz pogardę, agresję? Odrzucenie, niezadowolenie. Teraz zapraszam Cię na chwilę, żebyś wrócił, wróciła na moment do kontekstu swojego obecnego życia. Do swojego dorosłego życia i sprawdź, jak funkcjonujesz w relacjach z innymi ludźmi. Może to być twój partner, partnerka, może jacyś ludzie inni z rodziny, znajomi, może w jakichś innych kontekstach społecznych, w pracy. Sprawdź sobie, co się w tobie pojawia, kiedy widzisz ten sam wyraz twarzy, który przed chwilą do ciebie przyszedł w rozpoznaniu u mamy i taty. Sprawdź, co się w tobie dzieje, kiedy widzisz to na twarzach innych ludzi. Sprawdź, czy to nie są podobne odczucia lęku, wstydu, złości, może chęci walki, albo chęci ucieczki, może paniki, przerażenia, może zamrożenia, silnego napięcia w ciele. Bo jeżeli on czy ona ma taki wyraz twarzy, kiedy na mnie patrzy, niezadowolenia, rozczarowania, to nadal wierzysz, że istnieje to połączenie pomiędzy tą jakąś inną osobą a tobą, że zachowanie tej drugiej osoby jest informacją o tobie, o tym, kim jesteś i o twojej wartości. A może rzadko widzisz taki wyraz twarzy na twarzach innych osób w swoim obecnym życiu, ale sprawdź, czy może nie jest tak, że całe twoje życie jest podporządkowane temu, żeby zrobić wszystko, zawsze wszystko, żeby nie musieć tego wyrazu twarzy u innych ludzi zobaczyć. Sprawdź, czy nie żyjesz na takim przymusie bycia idealnym, niezastąpionym, żeby wszystko, co w twoim życiu było, wszystko, co jest w twoim życiu, żeby było spektakularne, najlepsze, perfekcyjne. Że starasz się odgadnąć oczekiwania innych, zawsze ich zadowolić. Żeby tylko co? Tylko nie zobaczyć tego rozczarowania, niechęci, złości na ich twarzy. Bo to będzie oznaczało znowu to samo, że się wydało, że nie da się mnie chcieć, że nikt mnie tu nigdy nie chciał, że jestem tu bezprawnie, tu na tym świecie, istnieję bezprawnie. I
teraz, kochani, do tej pory to, co zrobiliśmy, to sprawdziliśmy, jak to było z perspektywy tego małego dziecka, zależnej istoty, które dowiaduje się tego, kim jest, przeglądając się w mamie i tacie, bo jest zależne, bo tylko takie ma mechanizmy poznawcze. Jest istotą zależną. I teraz zapraszam Cię, żebyś wróciła do tego kontekstu małego dziecka, z którego na chwilę wyszliśmy. Do tego małego dziecka, które zobaczyłaś na początku. Ale teraz zapraszam Cię, żebyś poszła tam inaczej. Wcześniej próbowaliśmy zobaczyć, w co uwierzyło to dziecko. Próbowaliśmy zobaczyć to jego oczami. A teraz zapraszam Cię, żebyś poszedł, Ty dorosły, ze swoimi dorosłymi narzędziami poznawczymi. Stań sobie tak, żebyś widziała to małe dziecko, żebyś widział tą kobietę, która była matką tego dziecka i tego mężczyznę, który był jego ojcem. I daj sobie teraz chwilę na przyjrzenie się zachowaniu tej kobiety i tego mężczyzny. Daj sobie chwilę, żeby popatrzeć swoimi dorosłymi narzędziami poznawczymi na ich zachowanie. Zobacz, że może ta kobieta faktycznie nie chciała tego dziecka. Pozwól sobie zobaczyć, jak to dziecko tam stoi, wpatruje się w tą kobietę, czekając, mając nadzieję na coś. Mając tak ogromną nadzieję i możliwe, że rozpacz równocześnie. Bo życie tego dziecka zależy od tej kobiety. I popatrz sobie na nią, że może ona faktycznie już nie chciała mieć więcej dzieci, to było kolejne dziecko. A może faktycznie po prostu nie chciała mieć w ogóle dzieci? A może zobacz, jak je traktuje, zobacz, jaką ma niechętną twarz, wkurzoną, rozczarowaną, bo nie podoba jej się może to dziecko. I teraz pozwól sobie rozpoznać, kiedy patrzysz na zachowanie tej kobiety i patrzysz na zachowanie tego mężczyzny, może coś tam robią, się krzątają, coś robią w domu, a może coś mówią teraz, odnoszą się jakoś do tego dziecka. Bez względu na to, co teraz robią, bez względu na to, co widzisz, to pozwól sobie zobaczyć, rozpoznać, czy patrząc teraz na tą kobietę, na tego mężczyznę, na ich zachowanie, czy patrząc na nich, dowiadujesz się czegoś o nich czy o tym dziecku? O kim się dowiadujesz czegoś, kiedy patrzysz na zachowanie tej kobiety i tego mężczyzny? Czy faktycznie zachowanie tych ludzi, tych dorosłych ludzi, czy faktycznie mówi ci coś, cokolwiek o tym, kim jest to dziecko i jaka jest jego wartość? Czy raczej dowiadujesz się czegoś z ich zachowania o nich samych? Możesz sprawdzić, zaczynając od takiego zdania. Widzę kobietę, która nie umie.
kiedy patrzę na zachowanie tej kobiety, to widzę kobietę, która nie potrafi. Sprawdź co, czego się dowiadujesz. Kiedy patrzę teraz na zachowanie tego mężczyzny, to widzę mężczyznę, który nie jest w stanie. Co? Pozwól sobie zobaczyć teraz, że tam nigdy, nigdy nie było tak naprawdę tego połączenia pomiędzy zachowaniem tych ludzi a wartością tego dziecka. I że zachowanie tych osób zawsze mówiło coś tylko i wyłącznie o nich, o tym, kim oni są, o tym, co jest w stanie, a co nie jest w stanie ta kobieta, o tym, co umie, a czego nie umie ten mężczyzna, o tym, co potrafi, czego nie potrafi ta kobieta i ten mężczyzna. Jeśli ta kobieta naprawdę nigdy nie chciała tego dziecka, to mówi coś tylko i wyłącznie o niej. To jest informacja o niej. To nigdy nie mówiło nic o tym, kim jest i jaką ma wartość to dziecko. Dla tego dziecka tak to było, to dziecko tak to postrzegało. Skoro mama mnie nie chce, skoro mama mnie nie chciała, to to jest informacja o mnie. To znaczy, że nie da mnie się chcieć. To jest jak nadawanie tożsamości dla tego dziecka z perspektywy tej istoty zależnej, które dowiaduje się o tym, kim jest na zasadzie tego mechanizmu połączenia. Poprzez odzwierciedlenie, przeglądanie się w mamie i tacie, ono, każde zachowanie mamy, każde zachowanie taty, tak postrzegało, że dowiaduje się czegoś o swojej tożsamości. I może wtedy dowiedziało się, że jestem tym, którego nie da się chcieć. Jestem tą, z którą jest coś nie tak. Jestem tą, która jest zła. Ale teraz, kiedy tam jesteś, patrzysz na to swoimi dorosłymi narzędziami poznawczymi. Daj sobie to rozpoznać, że tego połączenia pomiędzy zachowaniem tej kobiety, pomiędzy zachowaniem tego mężczyzny, a tym dzieckiem nigdy nie było. Że ich zachowanie zawsze, zawsze mówiło coś tylko o nich. Daje informacje o nich. Teraz na koniec zapraszam Cię, żebyś wrócił jeszcze na chwilę do kontekstu swojego obecnego życia dorosłego. Może do tych samych momentów, do których przed chwilą wracałeś, do tych samych sytuacji, może do relacji z partnerem albo w pracy. Pozwól sobie zobaczyć, że tego mechanizmu połączenia, że tego połączenia pomiędzy jakąkolwiek inną drugą osobą, jej zachowaniem wobec ciebie, a tobą, twoją wartością nie ma. I pozwól sobie zobaczyć, że zachowanie tej drugiej osoby, może twojego partnera właśnie,
A może nadal twojej mamy, albo taty, albo szefa w pracy. Nawet jeżeli to jest zachowanie na zasadzie, że oni coś mówią do ciebie, o tobie, że cię krytykują, że są z czegoś niezadowoleni. Pozwól sobie teraz na to popatrzeć swoimi dorosłymi narzędziami poznawczymi i zobacz, czego się dowiadujesz o tej osobie. Widzę mężczyznę albo widzę kobietę, która nie umie, nie potrafi, nie jest w stanie i co? Bo to zachowanie, na które teraz patrzysz, tej innej osoby, jest dla ciebie informacją o tej osobie. Nie mówi to nic o tobie. Bo nie może. Nie może mówić nic o tobie, zachowanie innej osoby. O tobie mówi coś twoje zachowanie. I może zobacz sobie to rozczarowanie, które widziałaś, albo któregoś tak boisz zobaczyć na twarzy tej jakiejś innej osoby w swoim obecnym życiu, albo złość, może niechęć. Pozwól sobie to rozpoznać teraz, że to nie jest informacja o tobie, o twojej wartości. Coś się dzieje w tej osobie. Ona ma jakąś swoją perspektywę, swoje przekonania, swoje schematy, swoje mechanizmy. I to, co widzisz na jej twarzy, i każde zachowanie tej osoby daje ci informację o niej. I często to jest informacja, jeśli to jest coś z tego obszaru, który tutaj wymieniam, to często to jest informacja o tym, czego dana osoba nie umie, czego nie potrafi i czego nie jest w stanie. I jeszcze teraz na koniec, jeszcze raz na chwilę, wróć do tego dziecka małego. I zapraszam cię, jeśli jesteś na to gotowa, gotowy, podejdź teraz do niego. Podejdź tak, żeby nie poczuło się zagrożone, żeby nie przekroczyć jego fizycznej takiej przestrzeni. Podejdź delikatnie, przykucnij. Być na jego wysokości, żeby nie dominować, nie górować, żeby mogło czuć się bezpiecznie, żeby chronić jego przestrzeń, jego granice. I możesz powiedzieć teraz temu małemu chłopcu, tej małej dziewczynce, że zachowanie mamy, zachowanie taty nigdy nie mówiło nic o tobie. To nigdy nie było nic o tobie. Nigdy. Jesteś dokładnie taki, taka, jak masz być. I kiedy na ciebie patrzę teraz, to bardzo mi się podoba to, co widzę, kiedy na ciebie patrzę. I zostań sobie teraz chwilę, chociaż minutę, w takiej prostej obecności przy tym dziecku. Bo dla dziecka zawsze najważniejszy był przekaz emocjonalny. Zapraszam cię, żebyś teraz dał odczuć, dała poczuć temu dziecku, że jesteś tu teraz przy nim, tylko dlatego, że chcesz. Chcesz być. Popatrz tak na to dziecko, żeby mogło to poczuć, że ty je widzisz. Że widzisz tą małą istotę, w której jest już cały wszechświat, która jest
całym odrębnym wszechświatem, w którym dzieją się tyle różnych rzeczy i że to jest bardzo ważne. Że to jest bardzo ważne, co się dzieje w tym dziecku, w tej małej istocie. Że ty jesteś tym zainteresowany, że to jest dla ciebie, że to ma dla ciebie znaczenie. I że jesteś tu przy nim, bo chcesz. Bo jest tego warte, żeby przy nim być. I kochani, to dziecko, ta mała, zależna istota w tobie, ona jest zależna. Ale teraz, od teraz, może być zależna już tylko od ciebie. I ta mała, zależna istota w tobie może się przeglądać teraz tylko w tobie, w twoim wzroku, w twoim wyrazie twarzy. Popatrz na to dziecko z czułością, uważnością, zachwytem. Ono jest twoje teraz. Należy do ciebie. To jest najważniejsza relacja twojego życia. Najważniejsza. Tutaj uczymy się kochać. Tutaj poznajemy w tej relacji z tą zależną istotą w nas, z tym małym dzieckiem, którym kiedyś byliśmy. Tutaj dopiero dowiadujemy się, czym miłość jest naprawdę i jak kochać i jak to jest być kochanym, naprawdę kochanym, bo miłość to jest coś, co się robi. Możesz teraz robić miłość pomiędzy tobą a tym małym istnieniem. Jak chcecie, to możecie sobie tak zostać. Jak chcecie, możecie otworzyć oczy, kiedy będziecie gotowi. Jestem bardzo ciekawa, jak się czujecie. To jest to, co możemy zawsze sprawdzić, co zawsze sprawdzamy po sesjach indywidualnych. Tutaj nie mam takiej możliwości. Jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, ja tak to czuję, jest to rozpoznanie, gdzie kończę się ja, a zaczyna druga osoba. I gdzie kończy się druga osoba, a zaczynam już ja. I ten proces, taki uproszczony, ponieważ nie da się inaczej, taki sposób tego zrobić w takiej przestrzeni publicznej dla grupy osób. Ale ten proces jest właśnie drogą prowadzenia, wyprowadzania nas z uwikłania, z życia w uwikłaniu, w swoich środowiskach, tam gdzie jesteś, w swoich relacjach i prowadzi nas do suwerenności, do życia w swoich własnych granicach. Mam nadzieję, że to, że mogliście, że byliście w stanie, daliście sobie taką przestrzeń, żeby zrobić ten proces, bo to, co tutaj się zadziało, to nie jest coś do wysłuchania, tylko to na poziomie takiego intelektu to może być nawet nudne. Tutaj nic, myślę, ciekawego, takiego poznawczo może nie było. To ma moc taką, gdy nas prowadzi do naszego własnego wglądu. Ten wgląd ma moc transformującą. I mam nadzieję, że mogliście chociaż trochę tego doświadczyć dziś. Ja wam, kochani, życzę bardzo dobrych świąt. Najważniejsze jest to, żebyście towarzyszyli wewnętrznie samemu sobie. Tam, gdzie będziecie. Może będziecie w jakichś trudnych relacjach, nie? Czasami te relacje rodzinne nie zawsze są proste. To żebyście byli przy sobie. I pamiętajcie, to
co zobaczyliście, rozpoznaliście tutaj, patrząc może jutro, może przy Wigilii, na twarze tych innych osób, może część z nich będzie albo zawsze do tej pory było dla was zachowanie tych osób triggerujące, to zapraszam was, żebyście poszli jutro tam na to spotkanie z tym rozpoznaniem, że cokolwiek te osoby będą do was mówić, w jakikolwiek sposób będą na was patrzeć, to jest dla was informacja o nich. A ty nadajesz nową tożsamość tej małej, zależnej istocie w sobie, ty. Przez to, jak ty teraz będziesz na nią patrzył, patrzyła. Przez to, jak ty będziesz do niej mówiła. Okej? I tak może na takim bardzo głębokim poziomie transformować się ten zapis w podświadomości. Bo dla umysłu tego typu doświadczenie, kiedy patrzysz na to dziecko, kiedy patrzę na tą małą Ulkę z całkowitą akceptacją, zachwytem, miłością, tak jak tego ona nie znała, to dla twojego umysłu to jest jak rzeczywiste doświadczenie. I umysł zmienia zapisy. Czyli miłość to jest to, kiedy jest szacunek. Czyli ona jest wartościowa i ważna. Cudowna. Dla mnie to jest zawsze też głębokie. Zawsze dotykam czegoś też w sobie. Widzę tam tą małą dziewczynkę. Bardzo ją kocham. I jest to najważniejsza relacja w naszym życiu. Dobrych świąt, dobrego Sylwestra, nowego roku. Z miłością, kochani. Pa.